Myślę, że utwierdzamy cały czas się w tym, że idziemy w dobrym kierunku, że idziemy coraz wyżej i tym poziomem fajnym sportowym, bez jakiegoś specjalnego przygotowania na te zawody, udowodniamy swoją wartość. Jest fajnie, jest wesoło, tak naprawdę to była nasza pierwsza 200, w sumie pierwszy Przemka medal z Mistrzostw Europy i fajna satysfakcja, że mogliśmy go zdobyć razem. Też coś innego niż ta 500, no było wesoło, pościgaliśmy się. My szybko pływamy na tych krótkich dystansach, Przemka trochę przekwalifikujemy z 1000 na 500 i 200, więc jest wesoło. Tak naprawdę na te przygotowania nie składają się na przykład ostatnie miesiące, tylko ostatnie lata tak naprawdę, bo teraz to, co osiągamy, jest efektem długoletnich treningów, nie tylko tego przygotowania, które było w tym roku, więc tak naprawdę dużo się składa czynników na to. Radzimy sobie bardzo dobrze, mamy dużo zajęć jeszcze poza kajakami, więc sobie odrywamy głowę od tego. Robimy sobie zajęcia pozasportowe trochę i tak właśnie przetrwamy ten okres do końca i myślę, że wykorzystamy każdy dzień i damy siebie wszystko. Następnym startem jest nasz Paryż. W niedzielę jeszcze płyniemy 4500 metrów, gdzie damy siebie wszystko, żeby pokazać, że mamy wartość w sobie i dużo potrafimy, żeby ucieszyć naszych kibiców i samych siebie, żeby zrekompensować właśnie ten czas przygotowań i poświętować trochę.